mówi, że 10 minut jest opóźnienia. Mówi, jeszcze 10 minut. I w czasie tej, no to jak 10 minut, to on zdjął słuchawki, podszedł do mnie i rozmawiamy. I proszę pana, w tym momencie podchodzi ktoś z komórką, mówi, słuchaj, a samolot prezydencki się rozbił. On mówi, o Matko Boska. Ta dziewczyna mówi, zaraz lecę do wozu. Już następny przychodzi z komórką, proszę pana, to był horror. Bo jeden, drugi tam ludzie komórki mieli, ja tam nie robiłam roamingu, to nie miałam. Ale tu ludzie, wie pan, to nie tam jeszcze przecież byli, nie tylko samolotem lecieli, tam przyjechali, tam wojsko było, tam byli organizatorzy. I proszę pana, jeden mówi tak, pan tak rozbił się, ale wszyscy żyją. No tośmy odetchnęli. Nadzieja była, tak. Tośmy odetchnęli, no chwała Bogu. Za chwilę drugi podchodzi, mówi, nie, samolot się 200 nas rodzi. Więc wreszcie już, proszę pana, jeden z wojskowych mówi, proszę państwa, nie róbmy paniki. Spokój. Proszę opanować. Proszę się opanować i ten. No i proszę pana, ale za chwilę ksiądz... To jest taki mówi, po prostu godzinowy ambasador program i ogłoś. Jeszcze chyba wcześniej patrzymy, wojsko maszuruje ze sztandarem, z czarną wstążką. Proszę pana, to był szok. No i potem była msza święta. Msza święta w intencji podwójnej. Tak jak była zaplanowana w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, no i w intencji ofiar dzisiejszej katastrofy.